Tajemnicze, błyszczące światło sukcesu, które bije od Grażyny Torbickiej, emanuje czymś więcej niż tylko osiągnięciami zawodowymi. To opowieść, gdzie przeszłość i teraźniejszość splatają się ze sobą, ukazując obraz kobiety, która w sztuce życia zdobyła główną rolę nie tylko jako jedna z najjaśniejszych gwiazd w Polsce, ale i jako zharmonizowana, pełna życia organizatorka znakomitego festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi. Rozkwit Grażyny to więcej niż tylko stworzenie nowego rozdziału w historii jej rodziny, to też potwierdzenie, że jest możliwe, by być jednocześnie silną osobowością medialną, a zarazem czułą duszą, która tkwi w stabilnym, 42-letnim małżeństwie z Adamem Torbickim. Mnóstwo jest kobiet, które przechadzają się przez życie, odkrywając różne ścieżki, i wiesz co? To jest wspaniałe. Mówi z uśmiechem na ustach, Grażyna, dzieląc się skrawkiem intymności ze swojego szczęśliwego małżeństwa w Zwierciadle. I choć ich drogi zawodowe nie zawsze przebiegały równolegle, odnajdywali sposób na dzielenie się wspólnymi chwilami, rozmowami, życiem. Pomiędzy kulisami karier, Adam i Grażyna nie tylko dbali o swoje indywidualne ścieżki, ale i pielęgnowali wzajemne zainteresowanie, ciekawość, tęsknotę nawet wtedy, gdy ich zawodowe pasje pochłaniały ich całkowicie. Osiągnięcia zawodowe stanowią solidny fundament małżeństwa. Rywalizacja pojawia się, moim zdaniem, kiedy jedna ze stron nie jest spełniona zawodowo, nie ma pewności co do swojej pozycji. My mamy to szczęście, że w tej sferze oboje jesteśmy zrealizowani. Ambicja płonie w nas obu, byle jakość to nie my. A kiedy uchylamy drzwi naszych własnych, osobnych światów, zawsze robimy to ze stęsknieniem i ciekawością, co nowego u drugiego, wyznaje z dumą Torbicka. Zanurzając się głębiej w świat, w którym obecnie żyje, Grażyna staje się świetlistym przykładem tego, jak w jednej osobie mogą współistnieć rola ikony medialnej, nieustępliwej organizatorki, oddanej żony i kobiety, która dzielnie strzeże płomienia własnej, niepodważalnej wartości. Torbiccy sprawiają wrażenie małżonków całkowicie spełnionych. Grażyna co jakiś czas musi się jednak zmagać z powtarzającym się pytaniem, dlaczego nigdy nie zdecydowała się na dzieci. Niedawno wielkie poruszenie wywołały szokujące plotki o rzekomym synu dziennikarki. Pisaliśmy o tym tutaj. Fani jednak próbują dociekać, dlaczego Grażyna Torbicka nie ma dzieci. Szczególnie, że swego czasu wśród internautów krążyła plotka, według której Torbicka ma syna. Jej geneza nie jest jednak jasna, donosi portal shownews.pl. Tego typu spekulacje Torbicka ucięła chociażby w rozmowie z Życiem na Gorąco. Absurdalna dyskusja na ten temat trwa. Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie Grażyny. Pierwsza czuje się dotknięta, cała się w sobie kurczy. A druga mówi, czy to jest temat do publicznej dyskusji. To moja sprawa, powiedziała w rozmowie z Tygodnikiem. Niedawno doszło do zaskakującego zwrotu akcji, bowiem Grażyna znów wróciła do tego tematu. Są różne przyczyny takiego stanu, ale jedno jest pewne, tylko od ciebie zależy, czy będziesz z tego powodu sfrustrowana i nieszczęśliwa, odparła stanowczo, dodając, że trzeba umieć odciąć się od tych szeptów za plecami. Nie każda z nas ma w sobie tyle siły czy gotowości, ale najważniejsze jest wcale nie to, by się nie dać presji zewnętrznej, tylko tej wewnętrznej. Podkreśliła też, że jej małżeństwo w niczym nie jest gorsze od innych. Niektórzy twierdzą, że to dzieci scalają, ale my jesteśmy przykładem, że nie mając dzieci, można żyć szczęśliwie, zwierzyła się kiedyś w rozmowie z Rewią Torbickiej, która powiada o sobie, że ma pecha, bo od razu trafiła na właściwego mężczyznę, zazdrości zapewne wiele mniej szczęśliwych kobiet. Podsumowuje Życie na Gorąco. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.